Na początku XX wieku Kraków zaczął bardzo dynamicznie się rozrastać. W mieście pojawiły się tramwaje normalnotorowe, a ilość torowisk sukcesywnie się powiększała. Powoli zajezdnia na Kazimierzu stawała się zbyt mała. W pewnym momencie podjęto decyzję o budowie nowej, jak to się wtedy mówiło, remizy tramwajowej. Ale wcześniej tramwaj musiał tam dojechać. Dzisiaj zapraszam Was na historię nie tylko zajezdni tramwajowej Kraków-Podgórze, ale również pokażę, jak powiększała się sieć tramwajowa w tej części miasta. Cześć! Ja znajduję się obecnie w miejscu, gdzie znajduje się tak zwany park kieszonkowy. Tych parków w Krakowie jest całkiem sporo. To jest tak zwany park chwastowy, ale nie o nim dzisiaj mowa, chociaż zrobiłem parę zdjęć specjalnie po to, żeby Wam go jakoś dokładniej pokazać, może w jakimś shorcie. Tymczasem tuż za mną jest miejsce, które jest związane z tematyką dzisiejszego odcinka, czyli przystanek tramwajowy Rzemieślnicza i skręt w kierunku zajezdni tramwajowej Podgórze. I ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, to musimy się cofnąć nieco w kierunku Rynku Podgórskiego, żeby opowiedzieć dokładnie całą dzisiejszą historię. Zaczynamy! Czas! Start! Trwającej I wojny światowej w Krakowie zbudowano pętlę na Salwatorze oraz właśnie na Podgórzu, a dokładniej na Rynku Podgórskim. Obie inwestycje ukończono w drugiej połowie 1917 roku. Przypomnijmy, że po skończeniu wojny pamiątką po Austrii był obowiązujący na drogach byłej Galicji ruch lewostronny, a co za tym idzie też lewostronny dla tramwajów. Teraz tak, tramwaje jechały stąd, właśnie dokładnie z ulicy Limanowskiego i dojeżdżały do Rynku Podgórskiego, ale również na mapach mamy zachowane to miejsce, które dokładnie znajduje się przed nami, czyli miejsce, gdzie obecnie znajduje się przystanek, a kiedyś była mijanka tramwajowa. To miejsce było zaznaczone na mapie. Na pewno pamiętam, że w 1920 roku ukazała się mapa wielkiego miasta Krakowa, która jest w takiej ciekawej formie, okrągłej, i właśnie te tramwaje znajdowały się dokładnie w tym miejscu tutaj, które widzimy przed nami. Zaraz pod niego podejdę. Tymczasem, zanim to zrobimy, to zobaczcie sobie, jak te tramwaje wyglądały właśnie w tym miejscu, jak przejeżdżały przez cały Rynek Podgórski, co możemy sobie łatwo zobaczyć tutaj na zdjęciach archiwalnych, które możemy znaleźć właśnie dokładnie tutaj. Bardzo fajne archiwalne zdjęcie, gdzie widzimy tramwaj pod kościołem. Również tutaj widzimy, że już wtedy reklamy były. Thank you.
przystanku Korona, tak dokładniej klubu sportowego Korona, ruszamy dalej w kierunku Ronda Matecznego. Przy przystanku Smolki. Czy Wam też się kojarzy ta nazwa z angielskiego z małym kluczykiem? Dajcie znać w komentarzach. Wskazuje to miejsce na mapie z 1934 roku, gdzie linia tramwajowa numer 6 dojeżdżała już do przystanku Bonarka, ale nie jest to precyzyjne określenie. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się przystanek tramwajowy po tej stronie, to właśnie znajdowała się końcówka, krańcówka. Znowuż ktoś mnie tam może pojechać za to, co powiedziałem. Krańcówka linii tramwajowej, tutaj była mijanka i tutaj właśnie kończyła linia, jak dobrze pamiętam, numer 6, właśnie swój ruch jeszcze w okresie przed II wojną światową i tutaj właśnie tramwaj dalej nie jechał już i oczywiście nie było w tym czasie ronda matecznego, ale tutaj oczywiście pojawiali się jak najbardziej ludzie, pasażerowie, którzy chcieli albo iść w kierunku tutaj właśnie tego budynku, który widzimy za moimi plecami, czyli Parku Zdrojowego, tutaj oczywiście Antoniego Matecznego, który tutaj właśnie otworzył to miejsce. Teraz możemy je zobaczyć, dlatego że jest ono fajnie dostępne, fajnie pokazane, dlatego że weszła ustawa krajobrazowa, albo w drugim kierunku, tutaj jeszcze kawałek jest drogi, ale właśnie przystanku stacji kolejowej obecnie Kraków Bonarka. Obecnie Park Zdrojowy jest dostępny, chociaż jest w rękach prywatnych, ale możemy się nim przejść. W tym miejscu była kiedyś ulica Skargi. Wspomniałem, że nazwa Bonarka nie jest do końca adekwatna, bo żeby dojść do stacji kolejowej Bonarka trzeba się było kawałek przejść, co zresztą pokażę Wam w następnym odcinku. A dojść mogliśmy ulicą Zakopiańską. Dziś w tym miejscu jest plus minus arteria drogowa Tischnera. Ulica Łagiewnicka to też ciekawa sprawa, bo taka nazwa funkcjonuje w dwóch miejscach. Ciekawe to jest, bo jak spojrzymy na Google Maps, to Łagiewnicka jest na swoim starym miejscu, ale też nazwa ta pojawia się w miejscu trasy Łagiewnickiej, o której również był odcinek na moim kanale. Wróćmy jednak do Ronda Matecznego. Oczywiście kręcąc o świcie, to miejsce, jak zobaczycie, to nie ma tutaj za dużego ruchu, ale jeżeli przyjdzie już godzina mniej więcej tak 6-7, to tutaj wszystko się absolutnie zapycha. Ja tutaj bardzo często bywam i widzę, jak niestety często samochody właśnie tutaj na Rondzie Matecznego blokują ruch dla tramwajów, dla autobusów. No umówmy się, jest to miejsce bardzo, bardzo ruchliwe.
Jeśli mógłbym puścić jakieś woze fantazji, to absolutnie uważam, że od strony ulicy Wielickiej w kierunku tutaj właśnie Ronda Grunwaldzkiego powinna iść linia tramwajowa, która by dość solidnie odciążyła ruch w tej okolicy. My tymczasem zmierzamy w kierunku przystanku tramwajowego Rzemieślnicza. Zmierzając do przystanku tramwajowego Rzemieślnicza, pora na plan miasta z 1940 roku, chociaż po jeszcze polskich nazwach sugerowałbym, że jest to jednak z 1939. Jak widzicie, tramwaj dojeżdżał już w to miejsce i mógł skręcić w kierunku nowej remizy tramwajowej. Plany zajezdni, mówiąc współcześnie, zostały zatwierdzone przez Zarząd Miejski w Krakowie w 1937 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło w 1939 roku, dokładnie 28 lutego. Zajezdnia wtedy posiadała 10 torów i mogła pomieścić 40 wagonów. Rozjazdy tramwajowe pozwalają tutaj na skręt w kierunku zarówno Rynku Podgórskiego, czy też centrum miasta, jak też w kierunku Łagiewnik, Borku Fałęckiego, czy też tunelu trasy Łagiewnickiej, aczkolwiek zaraz zobaczycie, że jest tu pewne zwężenie, ale to za moment, bo jeszcze mam coś Wam do powiedzenia. To miejsce, które zaraz Wam pokażę, czyli zajezdnia tramwajowa pod górze, to jeżeli chodzi o ten wyjazd, to zazwyczaj on jest sporo rzadziej wykorzystywany. Przynajmniej ja się spotkałem częściej tutaj z wjazdami zabytkowych tramwajów podczas właśnie otwartych dni związanych z muzealnymi liniami, ale oczywiście tutaj jest ta możliwość i to był ten pierwszy wjazd, który tutaj się znajdował, możemy to znaleźć jeszcze na mapach z 1940 roku, które znalazłem na internecie, już nie istniejąca strona Adama Śmiałka, ale w każdym razie to miejsce znajdowało się na samym początku istnienia linii tramwajowej, bo tutaj był ten pierwszy wjazd właśnie do tej remizy tramwajowej, zajezdni tramwajowej. Także ja sobie zaraz podejdę tutaj bliżej i chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego to miejsce było zarówno przekleństwem, jak i rewolucją. Rewolucją dlatego, że tak jak wspomniałem, tutaj był bardzo duży teren, gdzie można było cały czas dobudowywać, zresztą to się działo po II wojnie światowej, ale z drugiej strony równocześnie był przekleństwem, ponieważ już Wam mówiłem w jednym z filmów, że zajezdnia tramwajowa pod górze znajdowała się po drugiej stronie Wisły, dlatego po działaniach wojennych w czasie II wojny światowej niestety tylko jeden przejazd był przez most Krakusa. A jak już opowiadałem, most został zniszczony i niestety tramwaje utknęły po tej stronie miasta, powodując ogromne problemy z komunikacją tuż po skończonej II wojnie światowej. Jak widzicie, tutaj dwa tory schodzą się w jeden. Mamy tutaj bardzo dużo rozjazdów i pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Mogą mnie przegonić za to, ale no cóż, zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No ale jak zobaczycie sobie właśnie w tym momencie przejeżdżający tramwaj, to kieruje się on na inną bramę w kierunku ulicy Broszka. Tutaj naprawdę ta brama jest rzadko wykorzystywana. Chyba że on zjechał właśnie do zajezdni. A tego nie wiem. Tutaj właśnie mamy to miejsce, gdzie dwa tory schodzą się w jeden, dosłownie na moment, by aż tutaj być na trzech rozjazdach. I tutaj to było to właśnie to pierwsze miejsce, skąd tramwaje wjeżdżały czy wyjeżdżały na teren zajezdni.
przed jeszcze II wojną światową, ale to już było tak dosłownie na przededniu. Teraz wam pokażę jedną bardzo ciekawą rzecz, która mnie rozbawia cały czas. Słuchajcie, tutaj mamy miejsce, gdzie znajdowała się wcześniej aleja Skrzyneckiego. Ona jest tutaj dalej, jak wam zaraz pokażę. Tutaj mamy pewnie budkę pana tutaj obsługującego wjazd na teren właśnie PK Kraków, a tu jest zakaz fotografowania. No, na szczęście ja tutaj kręcę wideo, więc to mnie nie obowiązuje. Aczkolwiek no, to jest dla mnie śmieszne, dlatego że na mapach Google Earth możecie sobie dokładnie zobaczyć to miejsce. Zobaczymy, czy pan zaraz do mnie tu wyjdzie, ale chyba nie, chyba o tej godzinie to mu się nie będzie chciało. No i tu właśnie mamy wjazd na teren zajezdni. Ja wam to miejsce pokazywałem już w jednym filmie. Jeżeli sobie spojrzycie na moje wideo, to możecie zobaczyć takie jedno bardzo ciekawe na temat właśnie najstarszej linii tramwajowej, jak również ciekawych przejazdów muzealnych. Aczkolwiek właśnie jeżeli chodzi o tabor zabytkowy, on tutaj nie stacjonuje, ale możecie sobie zobaczyć te miejsca dokładniej. A tutaj jeszcze znajduje się dalej Aleja Skrzyneckiego. Obecnie tutaj macie, no nie macie właśnie ruchu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo tutaj jest taki ciekawy skrót. O, właśnie samochód jedzie. Taki bardzo ciekawy skrót dla ludzi, którzy chcą się dostać w kierunku Ronda Matecznego, ponieważ wcześniej jest ulica, która jest ślepa. A ja sobie jeszcze tutaj spojrzę chwileczkę na zajezdnię i zaraz pójdziemy sobie w kierunku pętli tramwajowej Łagiewniki i wam pokażę dalej ciekawostki kolejne na temat zajezdni tramwajowej Podgórze oraz jej rozwoju. O! I tu mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ między innymi w tym miejscu stacjonuje ten tramwaj prototypowy Newagu, Nevelo, który jak widzicie znajduje się na wprost. Mam nadzieję, że to widać, jak nie to przybliżę troszeczkę. I tutaj również stacjonują inne tramwaje, na przykład Stadlery. I zobaczcie sobie, po raz kolejny jedzie on na Broszka, nie na ten wyjazd tutaj, jak widzicie, nie ma, jest oczywiście jakaś tam budka, która tutaj ma otwierać właśnie te wrota tutaj, że tak to można nazwać, ale wszystko to znajduje się po stronie Broszka, ta cała infrastruktura i to jest tak teraz obecnie traktowane bardziej jako chyba taki awaryjny wyjazd, który jest też rzadko wykorzystywany. Jestem już przy przystanku Rzemieślnicza. Mam nadzieję, to będzie widać. To taki dość wąski przystanek. Tutaj tylko jeżeli chodzi o autobusy, zatrzymuje się linia nocna 608. A przed nami jest nowoczesny biurowiec na ulicy Wadowickiej. I właśnie w tym miejscu, zrobiłem już kiedyś o tym odcinek, znajdował się tak zwany L-But. I tutaj właśnie odbywały się giełdy komputerowe, RTV. I teraz już w tym miejscu nie mamy absolutnie żadnego śladu, poza jednym małym budynkiem, gdzie znajdziemy właśnie sklep, raczej pozostałości sklepu, gdzie mamy fajny oldschoolowy logotyp PlayStation. Tymczasem my zmierzamy do pętli Łagiewniki. I tutaj właśnie widzicie kolejny skład wyjeżdżający na linię numer 10. Teraz tak, za mną znajduje się miejsce, które już wam kiedyś pokazywałem. To miejsce, gdzie znajdowała się wcześniej pętla tramwajowa Łagiewniki na samym początku istnienia zajezdni tramwajowej Podgórze. A tutaj oczywiście jak się obrócimy, to mamy pętlę tramwajową i pętlę autobusową Łagiewniki, tą bardziej współczesną. Aczkolwiek jeszcze w latach 70. mamy taką ortofotomapę, zdjęcie, które pewnie zrobię teraz ten zrzut
ekranu, gdzie widać, że oczywiście ona istnieje w swojej pierwszej formie, ale nie ma tutaj wjazdu od tej strony do zajezdni tramwajowej pod górze. Ale przyjrzyjmy się temu wszystkiemu teraz z bliższa, jak to obecnie wygląda. Jeżeli chcecie obejrzeć coś więcej na temat tej pętli tramwajowej i na temat autobusu, który jedzie przez właśnie tunel trasy Łagiewnickiej, to zapraszam Was bardzo gorąco, bo zrobiłem już o tym film. Pewnie link zostawię gdzieś tutaj w karcie na górze w rogu. Oczywiście bardzo gorąco też zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dawania lajka, dawania komentarza, a także do wspierania mojego kanału, ponieważ to dzięki Wam on istnieje, dzięki Wam mogę się poruszać, pokazywać Wam bardzo ciekawe miejsca w Krakowie, ale też nie tylko, bo już są na moim kanale odcinki z Poznania, jak i również ze Szczecina. Chodźmy dalej. W 1950 roku budynek zajezdni wydłużono do 110 metrów bieżących i mógł już pomieścić 100 wagonów. Jednak to 1968 rok był kluczowy dla zajezdni. 10 nowych bram wjazdowych, zamontowano 3 komplety myjni, montaż oświetlenia elektrycznego w kanałach przeglądowych i stworzono 530 metrów bieżących torów przeglądowych. Teraz to torowisko, które Wam pokazuję, dopiero pojawiło się w momencie zbudowania trasy tramwajowej z ulicy Dita z kierunku mniej więcej przystanku Orzeszkowej właśnie w kierunku mostu Grunwaldzkiego, a następnie Kapelanki, i dopiero wtedy, kiedy powstało to torowisko, to w tym momencie zostało dobudowane tutaj, dobudowane zostały wjazdy w kierunku właśnie zajezdni pod górze od tej strony. Na to nawet mi się udało ująć tramwaj wyjeżdżający z zupełnie innej bramy niż zazwyczaj. Trochę głośno, ale jest. Prawdziwy przełom dla zajezdni pod górze to okres od zbudowania torowiska przez Kapelankę. Najwięcej działo się tutaj paradoksalnie od 1980 roku, czyli w okresie syłkowym PRL. Do 1988 roku doprowadzono instalację gazową do piaskarni i pomieszczeń socjalnych. Wykonano stanowisko podnośników wagonów typu 105N, również stanowisko do wymiany silników i rozruszników w wagonach 105N. Oddano też do użytku magazyn części zamiennych numer 28 oraz budynek dyspozytorni. Tutaj widzicie zresztą już ten nieistniejący budynek z bardzo charakterystycznym napisem. W 1987 roku wybudowano i oddano do eksploatacji nowy budynek akumulatorni. Wyburzono też budynek zakładu sieci i podstacji, a na tym miejscu wykonano tory postojowe, a także wykonano nowe ogrodzenie przy rzemieślniczej.
A tutaj mamy wjazd na pętlę autobusową. Także wszystko się ze sobą łączy. Na następne zmiany trzeba było czekać do przełomu lat 90. XX wieku i 2000, ale były one bardziej kosmetyczne niż jakieś duże inwestycje, bo wyremontowano tory wjazdowe do zajezdni od strony ulicy Broszka i od ulicy Rzemieślniczej. Na początku XXI wieku były jeszcze modernizacje 4 torów zajezdni w celu przystosowania do obsługi wagonów typu NGT6. Zmodernizowano też myjnie oraz w 2007 roku 2 ostatnie tory w hali zajezdni. Czy jest więc szansa obecnie na jakieś większe inwestycje w tym miejscu? Raczej nie i już tłumaczę. Ta zajezdnia tramwajowa no raczej już się tu nie rozbuduje, bo tak naprawdę de facto nie ma gdzie. I są kolejne propozycje, gdzie powinna powstać. Moim zdaniem jest jakaś taka koncepcja, żeby ona powstała w okolicach Azorów, w okolicach Prądnika Białego. I uważam, że jest to bardzo dobra koncepcja, dlatego że tam absolutnie linie tramwajowe będą musiały się rozbudować. I ja tylko czekam na to, tak powiem szczerze. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, ale uwaga, teraz jeżeli nie daliście jeszcze lajka, komentarza, subskrypcji i może nie wsparliście mojego kanału, ale może to zrobiliście, to do tego gorąco bardzo zapraszam, ale również chciałbym wam powiedzieć, że obecnie pojawiają wam się inne filmy moje, na moim kanale, inne propozycje, na które bardzo gorąco zachęcam, byście spojrzeli. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!